Dobry wieczór. Z nadwysp brytyjskich zmierza ku nam potężny huragan. Szczegóły w pogodzie pod koniec wiadomości. Teraz relacja z czwartkowej konferencji prasowej Lecha Wałęsy. Stocznia Gdańska. Spotkanie Lecha Wałęsy z Komisją Zakładową Solidarności i z dziennikarzami. Od kilku tygodni w ten właśnie sposób wyglądają konferencje prasowe Wałęsy. Wiedz w przedsiębiorstwie, które go zaprosiło. Główne tematy dzisiejszego spotkania: sytuacja kraju, przyszłość majątku PZPR, elektrownia w Żarnowcu. Także oczywiście przyszłość Stoczni Gdańskiej. Niebawem stanie się ona spółką. Głównym udziałowcem będzie Skarb Państwa. Jaką rolę spełnia jeszcze Służba Bezpieczeństwa w stoczni, na przykład, i w innych zakładach chyba tak samo, która się jeszcze szwenda od czasu do czasu, za czyje pieniądze? I co oni tutaj w ogóle w stoczni robią? Bo my pracujemy, a oni po co są? Może pan na ten temat coś odpowie? Już odpowiadam. Jak tylko od 1 lutego miało to być, nie wiem, terminu mi dotrzymania, jak tylko przejmiecie stocznię, wy, w wasze ręce, natychmiast przeżyjcie wszystkie pokoje, wszystkich ludzi, ani grosza naszych pieniędzy ludziom, którym nie zasługuje na to. No i oni przejdą dalej. Od góry, jak wiecie, mazowieckiego rząd przez komisję, przez inną ustala wszystkie te siły i środki. Nie będzie pieniędzy płacone na to, by robotnika ścigać, by robotnika podsłuchiwać i tak dalej. Za wszystko to zabierzemy się bardzo mocno. Ktoś powie, no a czy będzie rozwiązanie Służby Bezpieczeństwa? Nie wiem. To wszystko zależy od was, jak wybierzecie radnych i innych. I jakie będą wasze postulaty? Może powiększycie, może jeszcze przyjmiecie, ale to wszystko jest w waszej gestii. My na razie nie możemy. Ta grupa, która wzięła się za to wszystko, nie może wytoczyć wojny wszystkim, całej nomenklaturze, całej służbie bezpieczeństwa, milicji, wojsku i wszystkim innym przeciwnikom. Nie jesteśmy w stanie. Musimy szukać, musimy apelować, nie możemy konfliktować, bo chcemy zgodnie Polskę budować, bo jest strasznie ciężko. Dlatego unikamy konfliktów, niemniej jednak wszystko pokazujemy i likwidujemy to, co jest możliwe, na ile nam sił starcza. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego w Warszawie ostatnie z 4 spotkań przed 11 zjazdem PZPR. Uczestniczyło w nim 103 delegatów z Warszawy i województwa. Mówiono o przyszłości i statucie nowej partii, sprawach, które będą dyskutowane na zjeździe. Gościem był Mieczysław Rakowski, który odpowiadał na wiele pytań, często osobistych i rozliczeniowych. Nagle nam się to wszystko zawaliło, w związku z tym rozglądamy się, kto rzeczywiście zawinił. Czy zawiniła historia, czy zawiniliśmy my, poszczególne ekipy. I tu odpowiadam jednocześnie towarzyszowi od razu, który powiada, że towarzysz Rakowski jest raczej niezbyt takim dobrym materiałem na lidera. Czemu nie mogę zaprzeczyć? Bo na przykład nie zabezpieczył majątku partii. Takie padło tu pytanie, prawda? Czy też cecha charakterystyczna. Otóż towarzysze, ja po pierwsze jestem 5. miesiąc pierwszym sekretarzem. Objąłem to stanowisko w bardzo trudnej sytuacji. W gruncie rzeczy mogę dziś powiedzieć, jeśli chodzi o siebie, że popełniłem błąd. Trzeba było po prostu stać z boku, jak dziesiątki innych towarzyszy, kręcić młynka, prawda, i krytykować. A cóż to, najwygodniejsza pozycja, jaką człowiek może zająć w czasach niepokojów, w czasach takich wrzczotców. Ja tego nie zrobiłem, być może powiecie z głupoty. Ale trudno, zrobiłem to zupełnie z innych powodów, przyjąłem tę funkcję. I teraz, na jednym z spotkań w Lublinie też wstał towarzysz, tylko sformułował to w ostrzejszych słowach, powiedział, że Rakowskiego trzeba rozliczyć za to, że nie zabezpieczył prawnie majątku partii. Otóż, towarzysze, nie zabezpieczono majątku partii 40 lat temu, 30 lat temu, 20 lat temu, i 5 lat, i 2 lata temu, dlatego że wierzyliśmy, że jesteśmy rzeczywiście taką siłą, której nikt nie ruszy. No przyznajmy się do tego i teraz nie szukajmy kozłów ofiarnych, że Rakowski nie zabezpieczył majątku partyjnego. Kto o tym myślał? To wszystko. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.